Siemanko, ja jestem Enzi, a to jest kolejny odcinek przeglądu modyfikacji. Zapraszam. Okej, ziomeczki, chciałem wam dzisiaj zaprezentować modyfikację Magic Cards, ale tradycyjnie, tak jak zawsze, parę słów o mapie, na której się znajdujemy. Jest to mapa Empirepolis, czyli bardzo wielkie miasto zbudowane na podstawie prawdziwego właśnie oto miasta. Linki do ściągnięcia modyfikacji, jak i tej mapy, znajdziecie w opisie, a ja biorę się za przegląd modyfikacji. No dobra, modyfikacja Magic Card, tak jak po samej nazwie możemy się już spodziewać, dodaje do naszej gry karty. A dokładniej dodaje 5 kart. Kartę Karo, Serce, Trefl, Pik i Joker. A ci, którzy nie wiedzą, gdzie podział się JJ Joker i dlaczego już nie nagrywa, to teraz już wiedzą. Przejdźmy do craftingu, który jest bardzo prosty. W ten sposób craftujemy kartę Karo. Tutaj nazywa się Diamond. W ten sposób craftujemy kartę Serce, czyli Heart. W ten sposób craftujemy kartę Club, czyli Trefl. Tak craftujemy kartę Spade, czyli Pik. I w ten sposób craftujemy Jokera. No dobra, jak te karty działają? Zacznijmy od karty Karu, czyli Diamond. Karta tworzy wybuch w miejscu, na które nakierujemy, czyli na przykład tam. Ale istnieje taka pewna zależność, że nie zawsze ta karta zadziała tak jak chcemy i potrafi wybuchnąć właśnie w nas. Gdybym nie był na game modzie, prawdopodobnie straciłbym pół życia. Istnieje taka prawdopodobieństwo 50/50, że wybuch pojawi się w miejscu, którego my oczekujemy i nie niszczy oczywiście bloków. Karta Serce natomiast będzie nas leczyła, bądź też raniła. Właśnie w ten sposób. Bo albo wchodzi poison, albo regeneracja. Na 10 sekund. Spójrzmy, czy uda mi się włączyć regenerację. O, tym razem się udało i naładowało mi życie. Tym razem też i tym razem się zatrułem. Karta Trefl przywołuje potwory na wskazane miejsce. Bądź także przy nas. Bywa tak samo. Jest 50% na to, że albo przywoła nam stworka właśnie przy nas, takiego szkieleta, i to też jest randomowe. Czemu co czas tutaj? Bądź przywoła w innym miejscu. Przywołuje pająki, zombie, szkielety, wszystko. I właśnie tak jak mówię, zależnie od tego, czy mamy szczęście, czy nie. I przyszedł czas na kartę Pik, która daje nam różne efekty. Zależnie od tego, czy mamy szczęście, czy też nie. Karta ta dodaje nam Night Vision, Speeda i niewidzialność. O ile oczywiście mamy szczęście. Jeżeli nie wejdzie, to niestety nic nie widzimy wokół siebie i mamy slowness 3, czyli jest niefajnie, bardzo niefajnie, bo nic przy sobie wokół siebie nie widać. I ostatnią kartą dodaną przez modyfikację jest Joker, dzięki któremu możemy się teleportować w wybrane przez nas miejsce. No, teleportuj mnie tutaj. Niestety, działa to tak samo jak w przypadku innych kart i nie zawsze działa tak jak chcemy. Czyli istnieje 50% na to, że przeteleportuje nas w miejsce, które faktycznie chcemy, bądź przeteleportuje nas w randomowe miejsce w odległości około 50 kratek od nas. O, tym razem przeteleportowało mnie tam, gdzie chciałem, a teraz znajduję się zupełnie gdzieś indziej. Kurczę, jeszcze trochę, ja się zgubię w tym mieście. Okej, ziomeczki, to by było na tyle. Mam nadzieję, że modyfikacja wam się spodobała. Jeżeli tak, to pochwalcie się, co o niej myślicie w komentarzu i zostawcie okejkę. Musicie zostawić okejkę, bo bez okejki to nawet mi stąd nie wychodzi. No dobra, ziomeczki, to by było na tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć, pa pa.